Witam się dzisiejszego wieczoru. Zobaczcie, co się dzieje na działce. Tutaj, jak widać, już dzisiaj mąż zrobił chlebogryzałką ogród i w najbliższych dniach będę dokonywać pierwszych tych wysiewów. Idziemy dalej. Tutaj widzicie truskawki i tam dalej czersza część ogrodu. Inspekt będę za chwilę nakrywać. Zaraz przyjdziemy do drzewek. Tutaj sobie leży folia ta do nakrywania. Zobaczcie, ile mleczu. Nie wiem, czy widać. Chwilę nazbieram dla tych chomików i już trzeba będzie na dniach kosić trawę. Tutaj widzicie, o, tutaj jeszcze się wiele dzieje, ale już jabłonka myśli rozkwitać. Zaraz przyjdziemy. Ja sobie tutaj oplewiłam w koło drzewek dzisiaj, bo podkoszenie. Tutaj jest jabłoneczka. Już będzie za chwilę widać kwitła. Mleczu masę. Ostatnio brak pogody na zrobienie było czegokolwiek. Pojawiło się słońce. Niby tutaj jakiś tych nie widać, bo jednego roku była straszna mszyca, nie ma mrówek, także na razie się nic nie dzieje. Idziemy dalej. Tutaj prawdopodobnie czereśnia, czy tam wiśnia, pojawiają się kwiaty. Widać, ładnie się drzewka poprzyjmowały. Idziemy do kolejnego. Tutaj też już kwitnie chyba śliwka. No, ładnie. W tym roku wszystko późno, bo zimno po prostu. Wszystko późno się dzieje i z ogrodem późno. Pomidory w sumie mam późne, to też tutaj jeszcze nic z tej papierówki też tutaj widać. Pojawiają już pędy kwiatowe, ciepło będzie, to na pewno porozkwita. No, kolejne drzewko, jabłoneczko pewnie też. Dobra, idziemy do czereśnia. Ładnie kwitnie. Być może będą pierwsze czereśnie na młodej czereśni. Sąsiad sobie tutaj radiem dyskotekę robi, także jeżeli słyszycie, to się nie przejmujcie. I tak, powiem wam, że już popikowałam resztkę pomidorów. Masę tego wyszło. Jeszcze tutaj może na ogród sobie posieję buraczki, marchewkę i pietruszkę prawdopodobnie, a reszta to głównie będą rozsady, których mam trochę i ciut-ciut, jak to się mówi. Truskawki, o, już widać pierwsze nawet, o, z tych owocujących dwa razy do roku już widzę, mają kwiatki. To nie tylko na jednej, o, zaczynają po prostu kwitnąć sobie truskawki. Zaczyna coś się dziać. Takie troszkę inne mają właśnie kwiaty. Widać ładnie. O, kretek zwykle narył. Tutaj muszę drapkami to sobie zrównać i powybierać ewentualnie ten pysz, który tam się jeszcze wygrabi. Troszkę będzie roboty. Przyszła wiosna i jest masę wszystkiego. Truskawki się ładnie poprzyjmowały. Można powiedzieć, każdy krzaczek jeden w jeden, pojedynczo, nie podwójnie. Sadziłem po jednej sadzonce. Bardzo jestem ciekawa ich owocowania. Widać, że kwitną, to będą owocować, jak będą po prostu smakować. Jak chcecie, to zaraz wam jeszcze w inspekcie pokażę, nikim będę nakrywać. Czekajcie. Nic nie widzę. No i tak. Tu
tutaj widać jeszcze nie wszystkie. Ogórki sobie wychodzą. Tutaj jakoś mi się niektóre nie mieściły, to mam po trzy. Tutaj widać już niektóre, które były większe, po prostu w krążkach torfowych wsadziłam arbuzy. Ładnie się mają. Tutaj są pomidorki. Większość pomidorów jest i tak w szklarni. Tutaj jest taki pomidor o tych takich liściach ziemniaczanych. Jedna odmiana pomidora. Czekajcie, zaraz przeczytam. Ożarowski. Wysoki. Oczywiście gdzieś by mi nie zbrakło tych plastikowych tych znaczników. Tam widać ogórki. Tam z tymi białymi, tymi patykami to również arbuzy. Czekajcie, zapauzuję. Przykryję tę część i pokażę Wam dalszą część tego inspektu. Jak widać, od ostatniego czasu nastąpiły zmiany. Jest ciasno, naprawdę ciasno. W szklarni też jest ciasno. Dzisiaj w końcu, powiem Wam, skończyłam pikowanie tych pomidorów. Było tego masę. Ale zawsze lepiej mieć więcej, jak za mało selera. Nie wiem, czy coś będzie. Zobaczymy. No dobra, czekajcie chwilę. Zapauzuję i odkryję drugą część i Wam pokażę. A tam wiecie co. Odkryłam po całości. Co Was będę męczyć. I teraz sobie kucnę. I patrzcie, co tutaj się znajduje. To widać są w kubeczkach arbuzy. Tutaj dalsza część pomidora. Tutaj mi jakieś wlazło ślimaczysko. Patrzy się, a on żre. I wyżarło mi tutaj całego liścia. Oczywiście go wyrzuciłam jak najdalej. Tutaj też. Tutaj jest część arbuzów, które sobie dopiero wychodzą nieśmiało. Ale są. Tutaj ten właśnie seler, bidulek. Tam widać również pomidorki, widać tego arbuza, tam pomidory stoją, a kapusta, powiem Wam, rośnie jak na drożdżach w oczach. To jest średnio wcześne, jakoś tak trochę słabo, ale myślę, że wystarczy. Późna. Normalnie las podrośnie i będzie nowo zabawa z pikowaniem kapusty. Kalafior tutaj w tej przygródce pięknie i tutaj chyba broku. Czekajcie, tak, broku, zobaczcie, ma nie jest, nie wiem ile, trzecia część paczki, może mniej, wysiane. Tutaj też popikowane pomidorki, mam nadzieję, że one do końca maja, początek czerwca dopiero będę je wsadzać do gruntu. Są mniejsze, będą późniejsze, ale grunże będą. Tam jedne są szklarniowe, z tego co wiem, drugie ogórki normalne. Sałata ta jedna jest nawet ładniejsza, sałata Regina, ta taka troszkę biedniejsza, ale damy radę. I kapusta pekinka, czerwona z tej strony, głowiasta na samym końcu. Tutaj kolejne pomidorki i ogórki gruntowe. Może jeszcze sobie dosieję ogórków. Zobaczymy, jak wszystkie wyjdą. Jeszcze jest czas, albo ewentualnie już później do gruntu będzie na późniejszy po prostu zbiór. Dobra, kochani, ja się biorę za nakrywanie. Folią jeszcze nakrywam na noc, żeby w razie coś tam. Także, a na dzień troszkę uchylam te okna i już ich trochę hartuję. Nakrywam te tutaj inspekty. Pójdę, nazbieram mleczu dla chomików, bo one lubią, i uciekam do domciu. A z Wami się żegnam. Pa.